Dzień dobry Państwu. Niedawno obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Popularna nazwa jest często Dniem Nauczyciela. Państwo pytaliście, jak to wyglądało w Olsztynie, co tu się wtedy działo. Najpierw będziemy musieli się cofnąć do przeszłości, do mapy, do naszego tutaj przedstawionego rozbiorów Polski po kolei. Ja Państwu pokażę. To już było po pierwszym rozbiorze w 1772, a więc te pewne części już odpadły. Mamy tutaj państwo polskie wtedy, ogromne jeszcze, i pierwszy rozbiór tym jasnym kolorem zaznaczony. To był rok 1772. Prusy zagarnęły Pomorze Gdańskie, Austriak tutaj Kraków, Lwów. No, Rosja wtedy zajęła najmniejszą część. A więc po pierwszym rozbiorze Polska stanowiła już tylko taką część. To się działo wtedy na naszych tutaj tych terenach. To ja za chwilę Państwu powiem. Najpierw się cofniemy do początków XVIII wieku. Początek XVIII wieku charakteryzuje się ogólną ciemnotą, zacofaniem. Szkolnictwo upada. To, co kiedyś było dumą, bo w okresie złotej kultury polskiej, w okresie Zygmunta Starego i Augusta, jego syna, to wtedy prawie że przy każdej parafii istniała szkoła parafialna. Dawała to minimum podstawy wiedzy. Nauczyła czytać i pisać. Ale teraz już po najazdzie świeckim zaczyna się upadek, a później panowanie dynastii Sasu powoduje dalsze obniżenie. Szlachta kupuje tylko kalendarze. Wierzy w Gusław, zabobony, wiele szkół upada. Takim synonimem odzwierciedlenia tamtejszej wiedzy jest encyklopedia taka, proszę Państwa, pokażę, Nowe Ateny Benedykta Chmielowskiego. To był ksiądz z Podola. On napisał to, co było odbiciem wtedy powszechnej wiedzy w Polsce, a więc, że żyją na antypodach, to znaczy po drugiej stronie globu, ludzie, którzy chodzą głowami, nogami do góry, że są ludzie, którzy mają dwie głowy albo i bez głowy. Tu on pisze dużo o czarownikach, o jej pomocnikach, o czarownicach. Wierzy w to, że trzeba im przeciwdziałać różnymi sposobami. Opisuje również, jakie są zwierzęta. A więc bardzo na przykład psi głów jest taki, ludzie, którzy posiadają psie głowy. Dalej, słynne jego powiedzenie, że koń jak jest, każdy widzi. Co jest dzisiaj ulubionym zwrotem niektórych naszych dziennikarzy, przytaczając, że właśnie koń jak jest, każdy widzi. To jest taka, no, dzisiaj już śmiesznostka. Ja Państwu dalej powiem, co się działo tutaj na terenie naszego powiatu. Trzeba by się cofnąć do jezuitów, którzy w latach 40., 1740 roku i mniej więcej w tym samym roku pijarzy próbowali szkoły unowocześnić, ale to było małe tylko posunięcie. Jezuici to zakon, który został założony przez szlachcica hiszpańskiego Hidalgo Ignacego Loyolę. Ślubowali posłuszeństwo, bezwzględne posłuszeństwo papieżowi. No, każdy z nich nie posiadał nic. To było wszystko własnością zakonu. Gromadzili ludzi
inteligentnych tylko. Inni mogli iść do innych zakonów, do innych klasztorów, ale do jezuitów tylko mogli iść ludzie inteligentni. A więc zgromadzili najbardziej inteligentnych ludzi w swoim zakonie. Bo postawili na szkoły, szkolnictwo jezuickie w XVII, a wcześniej jeszcze w XVI wieku było na bardzo wysokim poziomie. To też synowie magnatów uczęszczali do tych gimnazjalnych szkół, no a później po ukończeniu, gdy dorośli, to zajmowali ważne pozycje w świecie polityki. Nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Dalej, często im przepisywano w spadku majątki. Kilkanaście czasem folwarków, taki szlachcic umierający, szlachcianka zapisywał im. A więc zgromadzili olbrzymi majątek, ludzi bardzo inteligentnych i mieli ogromne wpływy na rządy w europejskich krajach. Stąd potem narastała pewna niechęć ze strony dworów panujących i pod ich naciskiem ówczesny papież musiał rozwiązać ten zakon. Nastąpiła kasacja zakonu jezuitów. W Polsce to nastąpiło po pierwszym rozbiorze polskim. Wstrząśnięci tym pierwszym rozbiorem, grupa inteligentna, szlachty, wpływowe szlachty, wokół króla skupiona, postanowiła wykorzystać ich doświadczenia, ich majątek i ich wiedzę. Rok później, więc w 1773 roku, Sejm uchwalił powołanie Komisji Edukacji Narodowej. Było to pierwsze Ministerstwo Oświaty i tutaj wybiliśmy się, byliśmy pierwsi. No, majątek niecały przeszedł na szkołę, na oświatę, albowiem coś zostało rozkradzione po prostu. Wtedy też już była ta korupcja i kradzieże mienia, ale większość została uratowana i ludzie ci, którzy weszli w skład tej komisji, a więc Potocki, jeden, drugi, Ignacy i Stanisław, Hugo Kołłątaj, ksiądz Grzegorz Piramowicz, oni przede wszystkim tworzyli ten zaczyn. Postanowili dokonać reformy w całym naszym szkolnictwie osobno dla korony, czyli dla Polski, i osobno dla Litwy. Miało powstać nowe szkolnictwo zhierarchizowane. Na czele tutaj tego szkolnictwa w Polsce, w koronie, to miała stanąć Akademia Krakowska. Nastąpiło jej reorganizacja, unowocześnienie. Jej potem podlegały szkoły średnie, kolegia, no a tamtym jeszcze szkoły podwydziałowe. Na dół do parafii nie zeszli. Zabrakło po prostu czasu. Komisja działała do utracenia niepodległości przez Polski, a więc do 1795 roku. Obok tej komisji z inicjatywy powstało Towarzystwo Miłości Ksiąg Elementarnych. Wydano 27 podręczników. To było ogromne osiągnięcie. Dalej, jak wyglądało to na terenie tu naszego powiatu? A więc szkoła parafialna istniała najpierw przy kościele w Komorowie, to tam przy niedaleko kaplicy był ten kościół. Ale później powstał zaraz drugi kościół już tutaj, gdzie jest obecny kościół parafialny przy ulicy Kościelnej. Szkoła, która upadła, została zniszczona. Teraz dzięki pomocy pani Katarzynie Gajewskiej, to jest ta, która wraz z mężem budowała ten obecny kościół. On już nie żył, jej mąż.
a ona wtedy za namową swojego plenipotenta, tak, to był ex-jezuita, ksiądz Dębowski, wszechstronnie wykształcony człowiek. On tutaj najpierw był przy jej dworze, takim jakby sekretarzem, potem został tutaj proboszczem, bo z jej rekomendacji, no i tutaj rozpoczyna od razu podnosić poziom tego nauczania. Mianowicie zatrudnił tutaj organistę i równocześnie nauczyciela. Odbywała się nauka dla uczniów w tej szkole parafialnej. Nie wiemy, w którym budynku to było, ale ksiądz Rębowski kontrolował dwa razy w tygodniu poziom tej nauki. No i od razu było widać, w krótkim czasie szkoła, która przedtem upadła, miała kilkoro uczniów, teraz ma już 39 i o wysokim poziomie nauczania świadczą wizytacje, jakie były przeprowadzane ze strony biskupstwa poznańskiego. Mamy nawet nazwiska tych uczniów i jak, skąd oni pochodzili. Mianowicie było 39 uczniów, w tym 8 dziewczynek. No to już jest bardzo coś chwalebnego. 20 pochodziło z miasta, 3 z Komorowa, 3 spoza parafii. Były to dzieci bogatych chłopów, rzemieślników, no i drobnych kupców. Dalej, pochodzili z ubogiej szlachty też, a wiek tych uczniów był od 6 do 14 lat. Najstarsza była jedna dziewczynka, Weronika Całujowa. On zapisał swój majątek po śmierci. Dalej dała pani Krajewska również uposażenie, miasto, tak, że nauczyciel miał bezpłatne oczywiście mieszkanie i oprócz tego pieniądze, stała pensja, plus jeszcze za pewne posługi, jak za śpiewanie, za naukę. I tak to dotrwało, aż jak mówiłem, poprzez zabór pruski. Dlaczego? Dlatego, że w zaborze pruski, jak najpierw król pruski nie chciał uznać decyzji papieża, no i na przekór jakby, na Pomorzu nadal istniały szkoły jezuickie. A wszędzie indziej one zostały tu rozwiązane. Potem, ponieważ był okres księstwa warszawskiego, no to to szkolnictwo się utrzymywało. I ci wszyscy uczniowie z tą wiedzą przechodzili w ten wiek XIX. A więc skutki oświaty Komisji Edukacji Narodowej, no, były bardzo pozytywne i sięgały połowy aż XIX wieku. No. I chciałem jeszcze Państwu podać taką jako ciekawostkę. O, ustawa rządowa, prawo uchwalone w dniu 3 maja roku 1791. Tak wyglądała więc ta konstytucja 3 maja. No, która aż do upadku Rzeczpospolitej była. A jeszcze jako drugą ciekawostkę, no, wdzięczny wtedy naród postanowił w 1792 roku, a więc rok po uchwaleniu tej konstytucji, wybudować świątynię Opatrzności. I to jest ta świątynia, proszę Państwa. Ona nie została wybudowana, mimo że podejmowano, ostatnio podjął taki jakby cel postawienia jej ostatni prymas Glemp. Ja się z Państwem żegnam, do widzenia, do zobaczenia
na następnym spotkaniu.